Jak twoim zdaniem, bo tam są ludzie o różnych zawodach, w różnym wieku, jak twoim zdaniem sprawdziła się Little Monster, chyba najmłodsza z tego grona? Ja nawet byłam z Little Monster w pokoju przez tydzień, kompletnie nie wiedząc, kto to jest oczywiście, jak ją spotkałam. Natomiast to jest niezwykle fajna młoda dziewczyna, bardzo inteligentna, co zresztą myślę, że zaskoczy wielu ludzi, bo myślę, że ona jest troszkę tak postrzegana, no, że tam dziewczyna jakaś tam coś pisze, prawda, Bibera lubi, no tak jak zwykle powierzchownie wyłącznie, natomiast to jest ten sukces Little Monster jest nieprzypadkowy, to jest bardzo inteligentna osoba, niezwykle taka pracowita też, bo też sama byłam świadkiem tego, jak my żeśmy nieraz wykończeni, wiesz, wracali do hotelu, a ona jeszcze wysyłała posty, jeszcze cały czas dbała, prawda, o tą swoją pracę, o swój Instagram. No i myślę, że Little Monster na pewno was zaskoczy, pokaże też. No każdy z nas, myślę, w tej edycji pokazał jakąś inną stronę siebie. Myślę, że ja też chyba zaskoczę widzów, że myślę, że zobaczycie mnie taką, jakiej nikt mnie nie zna, oprócz najbliższych przyjaciół, bo moi znajomi wiedzą, że jestem walnięta, że jestem w stanie skoczyć po prostu zamkniętymi oczami w przepaść i że jestem strasznym łobuzem i chuliganem. Ale to wiedzą tylko moi najbliżsi przyjaciele. No a tutaj prawda wyjdzie na jaw.